sam dla siebie, nie? Z ciekawości chciałem się dowiedzieć, kim jest Krzysiek, także, ale tak ogólnie, nie? Żeby tam w jakieś tam detale nie wchodzić. No i co? No i na dzień dzisiejszy dowiedziałem się, że dobry amator, ponad 100 amatorskich walk, na zawodowym ringu też ma sporo walk, jeszcze żadnej porażki, dobrze boksuje. Tak na boku też się dowiedziałem, no ktoś się nie dowiedział, cała Polska się dowiedziała, że coś tam miał wspólnego, coś z policją, coś tam jakiś a la confident, coś, wiadomo. No się zaczynasz nakręcać, słyszę? Nie, tylko nie, to co wyszło, a to ktoś powiedział, no dla mnie to było ciężkie do pojęcia, no bo będąc w tym boksie tyle lat, żaden pięściarz, nie? Nie mówię tylko o Polakach, mówię żaden, ale znam ich kupę, nie? Samego Lennoxa znam. I ten, żaden pięściarz nawet by nie myślał, żeby z policją cokolwiek mieć do czynienia, tym bardziej ten, tutaj. A skąd wiesz, że mam do czynienia z policją, że takie rzeczy opowiadasz publicznie? Nie to, że ja opowiadam, czyli ja powtarzam to, co jest mi... Co jest wiadome, to jeżeli, Polsce, jeżeli powtarzasz, to musisz skądś mieć to. No dokładnie. Skąd masz tę informację? No to słuchaj teraz, nie? Także nie jestem papugą czy coś, żeby bo Artura Szpilki nie znam osobiście, nie? To, że był w więzieniu, na pewno nie podlega jakiemuś temu, nie? Czy był, czy nie. To coś tam się dowiedział, coś powiedział, tak? Także przygotowując się na tą walkę z tobą, nie? Poszedłem w Toronto, mieszkałem w Toronto, przygotowując się na tą walkę z Toronto, podeszłem do chłopaków z Białegostoku, nie? Chłopaków z Białegostoku, którzy też uciekli z Białegostoku przez prawo, siedzą w Kanadzie. Coś takiego w stylu jak Andrzej Gołota zrobił, nie? W 88. Spytałem się, okej, coś tam słyszeli, to dalej nic nie mówiłem, nic nie chciałem myśleć sam dla siebie, czy prawda, czy nie. Spytałem się, żeby zadzwonili do Białegostoku, żeby to potwierdzili albo żeby to zgasili, bo teraz można by było to ugasić, nie? Tym bardziej, nie? Cała Polska słyszała, jak Artur Szpilka wychodząc z więzienia powiedział o tobie to, co powiedział, nie? I tutaj chłopaki z Białegostoku, wiem, że chłopaki, którzy uciekli z Polski przed władzą, I tak samo mówią, także nie wiem, co ty tam zrobiłeś, bo ty jesteś jedynym z wszystkich pięściarzy, co ja znam na świecie, który na przykład, rozumiesz, miałby, że inni takie mniemanie mają. No ale posłuchaj, mówiąc coś takiego w telewizji publicznej, że ja jestem konfidentem i ty mówisz tak naprawdę, że ty nie wiesz. No ja wiem. Ty mówisz, że ty nie wiesz, co ja zrobiłem, to po co ty w ogóle o tym wspominasz, człowieku? Bo ja nie potrzebuję znać detali, gościu. Jeżeli konkretnie ludzie... Jeżeli Artur Szpilka wychodzi, kurwa, z więzienia i mówi, że fucking ludzie na ciebie mówią, nie? No to co? Czy nie myślisz, że ty powinieneś to wyprostować? Ja w jaki sposób? No nie wiem, w jaki sposób. Jeżeli chcesz znać całą sytuację, albo ten, kto ma jakiekolwiek wątpliwości, powinien przyjechać. Ale byłeś na bokserze ja bym dał mu, nie wiem, papiery do przeczytania. Po co? Na bokserze org mi się zdaje, bo tak samo, kurwa, nie wchodzę na internet, nie sprawdzę. Powiedziałeś, było pytanie, ktoś tam z tobą prowadził jakieś tam kilka miesięcy temu, nie? Na ten temat, coś tam były jakieś pytania. Także się coś tu wytłumaczyłeś bez wytłumaczenia. Rozumiem? Pozwolę mnie. Gadałeś na ten temat. Ale ja nie będę się tłumaczył tutaj przed całą Polską, jeżeli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości. No ale musisz, ale nie to, że ty chcesz, nie, ty musisz, bo jeżeli chłopak wychodzi tak jak Artur Szpilka z więzienia i mówi, że w więzieniu mówią o to, nie to, że o to ten, rozumiesz, to nalega po twoją ten, że ty musisz to wytłumaczyć, wyprostować, nie? Ale posłuchaj, ja przed nim, przed całą Polską nie mam się... Ja nie będę się tłumaczył i on mi tego prosto w oczy nie powiedział. Co innego jest, jak ktoś przychodzi i mi mówi prosto w oczy. Spoko, dobra. Słuchajcie, się robi program kryminalny, chcemy porozmawiać o sobotniej gali, także tutaj oczywiście nie będę blokował, absolutnie kontrolował żadnych treści, bo też ten świat boksu, on jest taki jest i jest podobny na całym świecie. Czasami to jest bliktr, czasami to też ociera się o wakacje.
czy też dłuższy pobyt w sanatorium i po prostu trzeba to zaakceptować. I sobie tutaj o wszystkich historiach możemy dzisiaj porozmawiać. Natomiast Arturku, my do Ciebie za chwilę wrócimy, tylko chciałbym, żebyś nam tutaj zdradził jakby takie dwie kwestie estetyczne. Skąd pomysł na tą koszulkę i na ten ogonek z tyłu? Bo tak wygoliłeś się praktycznie tutaj króciutko, a z tyłu zostawiłeś tak jakiś wojownik mityczny. Ty nie bądź taki żartobliwy. Koszulkę noszę, bo dostałem to w prezencie od Tomka Babilońskiego. Nie? Przeczytaj z tyłu Babilon Promotion, spoczko. Założyłem to dla Tomka z podziękowaniem, że w ogóle jestem w ojczyźnie, nie? Po raz kolejny jestem w ojczyźnie. A ta fryzurka? Fajnie tu być. A fryzurka jest jak jest.